Chciałabym powiedzieć takie poselstwo na temat od życia pod opresją do zwycięstwa. Czy wiecie, że życie pod opresją nie jest Bożą wolą dla naszego życia? Żyjecie pod ciągłą opresją? Szczerze. Dobra. Księga Sędziów 6:1-6. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici i ludzie wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. I nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza. A zarówno ich, jak i wielbłądów było bez liku. Tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midiańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Okrutny start. Okropny start. Życie pod opresją. Stan życia pod opresją. Doświadczacie takiego stanu. Wielu z was doświadcza takiego stanu. Życia pod opresją. Pierwsza cecha życia pod opresją to przemoc. A gdy wzmagała się przemoc Midiańczyków nad Izraelem, diabeł używa czego? Przemocy. Diabeł używa ataku. Jest natarczywy. Może na początku cię kusi jakimś grzesznym sposobem myślenia. Może na początku poddaje ci jakieś lewe myśli, żebyś w tym kierunku poszedł. Ale docelowo jest agresywny. W dalszych krokach będzie agresywny. Pierwszą cechą życia pod opresją to przemoc. Przemoc diabła nad twoim życiem. Piszcie sobie te rzeczy, ponieważ z tym będzie też związana konkretna modlitwa. Pierwszą cechą życia pod opresją to przemoc. Jest agresywny. Poddałeś mu jedną myśl, a za chwileczkę on się staje agresywny. Podsyła ci myśli torturujące i myśli wiercące. A więc pierwszą cechą życia pod opresją to jest przemoc. Kochani, diabeł nie jest dżentelmenem. To nie jest dżentelmen. Jest w swoim fachu zawodowcem. Więc i my, jako dzieci Boże, musimy być zawodowcami. Po prostu. Diabeł, kiedy widzi słabość, to co robi? Tam właśnie uderza. Który z mężczyzn umie troszkę walczyć? Umiecie się bić? Wiecie, jak jest, jak się biliście, bo się już nie bijecie. Kiedy przeciwnik widzi odkryte miejsce, to tam cię uderzy. I tak jest z diabłem. Kiedy diabeł widzi słaby punkt, to w ten punkt właśnie będzie ciebie walił. Druga cecha. Pierwsza jest przemoc. Druga cecha. Pognębienie. Wypychanie ciebie z życia. Zobacz. Najazd Midiańczyków spowodował, że synowie izraelscy zaczęli budować sobie podziemne lochy, jaskinie i warownie. Mocny temat. W ogóle jak przeczytałam to, w ogóle mówię mocny temat. Kiedy diabeł naciera, powoduje to, że ludzie Boży, zamiast stawać w autorytecie, jaki mają od Boga, to budują sobie lochy,
budują sobie warownie i chowają się po jaskiniach. Wiecie, kiedy pisałam to sobie, przypomniało mi się takie słowo z Kasprzaka, jak kiedyś na którejś z modlitw właśnie dostałam takie słowo, że mamy zdemolować wszystkie schrony. Że mamy zdemolować wszystkie schrony. Wielokrotnie czytałam to słowo i w ogóle z niego co innego wyciągałam. Ty chyba też ostatnio głosiłeś o Gedeonie. W ogóle mówię, wow, ale jazda. Zamiast stawać w autorytecie Bożego Ducha, to ludzie właśnie się wycofują i budują sobie tak zwane podziemne życie. Czyli druga cecha życia pod opresją to pognębienie. Pognębienie. Zamiast stawiać opór, zamiast budować mur obronny, synowie izraelscy co zrobili? Oddali teren. I tak jest w życiu z wielu z was. Przychodzi maleńka opresja i jest oddany teren. Moje takie pytanie, dlaczego co niedzielę? W ogóle jakie służby macie, że co niedzielę my się musimy modlić o tak prozaiczne w ogóle rzeczy? Wiecie, kiedy ja ostatnio rozważałam sobie jakąś myśl, jakąś głupią w ogóle myśl, to natychmiast w ogóle namierzyłam tą myśl. Rozumiecie? Wszyscy jesteśmy do siebie podobni. Jezus był podobny do nas i żył dorosłym życiem. W wieku 12 lat. Gdzie chodził? Do świątyni. Z kim rozmawiał? Z arcykapłanami. I dziwili się, że jest taki mądry. Miał 12 lat. Mógł? Mógł. My możemy? Możemy. Możemy. Na litość boską, gdzie się tak co tydzień brudzimy? Hej. Gdzie tak co tydzień się brudzimy? Czym? Czym? Na misji byliśmy? Nie. Po prostu tydzień mnie spotkał. Tydzień mnie spotkał. Ale i co w tym tygodniu było? Do szampa wpadłeś? Czemu? Druga cecha życia pod opresją to pognębienie. A więc wtedy, kiedy nie będziesz wystawiał straży, kiedy twój mur będzie rozwalony, kiedy nie będziesz stawiał oporu, będziesz wypychany z życia. I co z tego, kochani, że głowa jest pełna, że wszystko wiemy, ale jest upadek za upadkiem. Upadek za upadkiem, zniszczenie za zniszczeniem, plądrowanie za plądrowaniem, złodziejstwo za złodziejstwem. To jest życie pod opresją. Tylko to nie są w ogóle problemy. Wiecie, ja wam zaraz dalej to pokażę. To w ogóle nie są problemy. To może być taki start dla Bożego Ducha, że ci się w pale nie mieści. Zaraz ci to udowodnię. Bo to w ogóle nie jest problem. Jakaś opresja, jakaś przemoc, jakieś pognębienie. Co to jest? Więc wtedy, kiedy człowiek nie stawia w ogóle oporu, to zaczyna żyć podziemnym życiem. Schodzi bardzo nisko. Coraz niżej i coraz niżej. Coraz mniejszy jestem, coraz słabszy. Takie mam życie, już teraz to w ogóle nie mogę być na świeczniku. Musisz być na świeczniku. Nie masz innego wyjścia. Nie wolno nam schodzić do podziemi. Nie wolno nam żyć w podziemiach. Nie wolno nam żyć w jaskiniach. To nie jest życie dla Kościoła. To nie jest życie dla Bożego ludu. To nie jest życie dla nas, kochani. My nie możemy żyć w jaskini i wołać stamtąd, jestem światłością świata. To nie działa. W ziemi niech żyją krety, a my mamy być cały czas na powierzchni. A więc życie pod opresją będzie chciało cię wypchnąć do życia alternatywnego, do życia marzeniami i do życia książkowego, do życia w głowie.
do przeżywania swojego chrześcijaństwa w głowie, do przeżywania swoich problemów w głowie. Cały czas mam jakiś problem, cały czas mam jakiś problem. A czemu te problemy się jeszcze utrzymują? Dlaczego? Dlaczego nic z nimi nie zrobiłeś? Czemu ich nie nazwałeś? Czemu nie wystawiłeś ich na pokaz? Czemu nie obwiesiłeś się? Obwiedź się nimi i w ogóle wyjdź, B.O. Wiecie, że diabeł w zasadzie tak prostymi rzeczami załatwia Kościół, że to się w głowie nie mieści. Bardzo prostymi rzeczami. A Biblia jest pełna informacji o tym, że w zasadzie te błędy się powielają cały czas takie same. Tu nie trzeba nic wydziwiać. Tu nie ma nowych demonów, tu nie trzeba nic wydziwiać. Cały czas diabeł opresjonuje tymi prostymi rzeczami. Więc pierwsza cecha, przemoc, druga, pognębienie. I życie pod notoryczną opresją, ja to obserwuję, powoduje, że ludzie zatracają logiczne myślenie. Nie myślą logicznie. I o tym mówi słowo, na przykład przy powieści Salomona 13:12. Przewlekłe oczekiwanie sprawia w sercu ból. Kiedy nie podejmujesz decyzji, kiedy nie stawiasz, kiedy nie stajesz w miejscu twojej odpowiedzialności, w miejscu autorytetu, który dał ci Bóg, nie doświadczasz życia i Słowo Boże mówi, przewlekłe oczekiwanie sprawia w sercu ból, zaczyna w tobie rosnąć gorycz, zaczynasz być niezadowolony, przestajesz doświadczać życia, jesteś skaputniały, masz w ogóle stęchłe myślenie, ponieważ siedzisz pod ziemią. Cały czas cię trzeba wyciągać, cały czas cię trzeba wydrapywać, cały czas coś tam trzeba w ogóle robić, rozumiesz? A to w ogóle nie są żadne problemy. Żyjemy w tak dogodnym w ogóle kraju. Mamy wszystko w zasadzie tak proste i tak łatwe, tylko trzeba ruszyć w końcu. Coś musi zaskoczyć w głowie. Jakiś element musi w głowie zaskoczyć. Trzecia cecha, napadanie. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midjańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Czyli ktoś próbuje cały czas ci robić krzywdę. W zasadzie do czegokolwiek się dotykasz, to masz cały czas jakieś zniszczenie. Cały czas coś jest negatywnego. Cały czas to jest cholera, życie pod opresją. Słuchajcie, opresje nie biorą się znikąd. One się nie wzięły z kosmosu. One są wynikiem czegoś. One są wynikiem błędów. Niebraniem autorytetu, pozwalaniem, aby drzwi zostały otwarte, aby Amalekici najechali, aby Midjańczycy najechali. I się realizuje to, co jest napisane w Księdze Sędziów. I synowie izraelscy pobudowali sobie schrony. O, pobudowali sobie jaskinie. Urządzili te schrony i urządzili te jaskinie. Dlaczego? Dlaczego? Przecież to nie jest problem. Bo Jezus wyprowadza więźniów na wolność. Kochani, amen. Mówię prawdę. Jezus wyprowadza więźniów na wolność. Czwarta cecha. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli. Więc czwarta cecha życia pod opresją to niszczenie. Niszczy ci diabeł życie. Niszczy ci relacje, niszczy ci finanse, niszczy ciebie, niszczy ci emocje, niszczy ci dzieci, ciebie niszczy. Wszystko ci się psuje. To nie jest życie Bożego człowieka. Ja czegoś takiego nie znam. Nie znam czegoś takiego. Nie chcę w czymś takim być i nie chcę tego doświadczyć. Mamy żyć takim życiem, że ci, co będą płacić pieniądze nam, w zasadzie będą doświadczać życia. Rozumiecie? Ja w taki sposób w ogóle uczyłam się, tego doświadczałam i tego doświadczam. Jeśli ktoś mi daje pieniądze, to łoży w życie i to życie musi go dotknąć, a nie przekleństwo.
Szakoturo basika, rala rabasata, jarabasa, ura la raya masaka, la ramase. Ojcze, ja modlę się, że my dzisiaj usłyszymy Twoje słowo, że Twoje słowo dzisiaj dotknie nas głęboko. Szakoturo basita, la ramasato, loro masse. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa łamiemy moc życia pod opresją. Ja to przeklinam przez moc imienia Jezus. Szura basito, robasa. Więc czwarta cecha, niszczenie. Piąta cecha, spustoszenie. Gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak ich wielbłądów było bez liku. Tak iż gdy weszli do ziemi, pustoszyli ją. Wow. Diabeł sieje spustoszenie. Wtedy, gdy ma drzwi otwarte, sieje spustoszenie. Szósta cecha, zubożenie. Zobaczcie. Cały czas jakiś brak, cały czas jakiś niedostatek. Tak jakby cholera, życie pod przekleństwem. Tak jakby jakieś przekleństwo. Co to jest? Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midjańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. I to jest ta gorsza strona tego, co chciałam powiedzieć. Ale życie pod opresją nie jest dla nas. Nie idziemy w kierunku życia pod opresją, nie zgadzamy się na życie pod opresją, absolutnie. My jesteśmy Kościołem Boga Żywego. A więc tak jak powiedziałam na początku, opresja nie bierze się znikąd. Powód. Jaki był powód? Synowie izraelscy czynili zło w oczach Pana. Co jest powodem? Błędy, grzechy, nieposłuszeństwo. Nie chcę tego wymieniać, ponieważ każdy musi przeanalizować swoje życie. Każdy musi zestawiać swoje życie z prawdami Bożymi. Każdy musi zobaczyć, gdzie i w jakim momencie otworzył furtkę demonom. W jakim momencie przyszedł diabeł. Który to był moment, że diabeł wszedł, spustoszył, przyprowadził kolegów, najechał, zniszczył, napadł. I jestem w zasadzie zubożony. Błąd otwiera drzwi, nieważne jaki. Nieważne jaki, błąd otwiera drzwi. I wtedy zaczyna się najazd i tak zwane życie pod opresją. A więc opresja jest rezultatem, kochani, otwartych drzwi. To jest rezultat otwartych drzwi. I może wielu z was ma dzisiaj taki start, jak synowie izraelscy, że czujesz się najechany, spustoszony i zubożony. Ale chcę ci powiedzieć, że to w ogóle nie jest problem. Jest cudowne rozwiązanie. Jest cudowne rozwiązanie. Czemu? Bo my jesteśmy ludźmi pełnej Ewangelii. My zawierzyliśmy nasze życie komu? Jezusowi. Ewangelia chce utorować drogę do twojej głowy. Amen? Amen. Czemu nie macie entuzjazmu? Dobrze głoszę? Entuzjazm, ludzie, to jest właśnie, to jest to codzienne życie z Bogiem. To jest to. Anita, uśmiechnij się. Tak, chcę, żebyś się uśmiała. Nie masz powodu, żeby się smucić. Jaki masz powód, żeby się smucić? Jakkolwiek pootwierałeś drzwi dla niszczyciela, nie przyjmuj dzisiaj takiego stylu życia. W ogóle się z tym nie zgadzaj. Uderzamy w kłamstwo życia pod opresją. Ponieważ wielu z was myśli, no tak, tak już teraz będę miał. To gówno się będzie za mną ciągnęło nie wiadomo jak długo. Czy w ogóle w zasadzie mam już przegrane życie. Do końca życia będę spłacał w ogóle jakieś długi. Tu mam pojechane, tu mam zajechane.
tu mam przerąbane, tu jestem zniszczony, tu spustoszony, tu zubożały, tu mi coś wisi, w ogóle już jestem stary, już takie będę miał takie życie, a zostanę w jaskini, a zostanę w schronie. Nie! Nie! Nie zostanę w schronie i nie zostanę w jaskini. Uderzamy w kłamstwo życia pod opresją. Jakiekolwiek cechy zamanifestowały się w Twoim życiu, o których dzisiaj powiedziałam, Bóg zawsze posyła kogo? No? Wyzwoliciela! Jakiekolwiek cechy rozpoznałeś w swoim życiu, te, o których powiedziałam, Bóg zawsze posyła wyzwoliciela. To nie jest Boże serce. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. On chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Kto z was zapalił w jaskini lampę? Kto sobie kupił lampę do jaskini? Kochani, to w zasadzie nie jest śmieszne. Przepraszam. Wtyczkę trzeba wyciągnąć. Trzeba wyciągnąć. Wierzący są w stanie zrobić wszystko. Uwierz mi. Cokolwiek się wydarzyło, jakakolwiek cecha się pojawiła, jakiekolwiek drzwi otworzyłeś, cokolwiek wlazło, cokolwiek przypełzło, cokolwiek się pojawiło, Jezus jest tym wyzwolicielem. Nie możemy o tym zapomnieć. Jezus jest tym wyzwolicielem. Powiedz to. Jezus jest moim wyzwolicielem. On jest moim wyzwolicielem. Co to znaczy? To znaczy, że wyciąga ludzi z więzień. Czemu? Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym ogłosił mieńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym wypuścił uciśnionych. Gdzie? Na wolność! Halleluja! Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym wypuścił uciśnionych na wolność. To jest Duch Jezusa, to serce Boga, takiego Boga przyjąłeś. Gdzie to jaskini? Cholera jasna. Do jakiej jaskini? Ale życie pod opresją powoduje to, że ludzie właśnie budują sobie schrony, że budują sobie warownie, że włażą właśnie do jaskiń. Kurczę, wiecie, jak przeczytałam, to mówię, nie, no nie wierzę. Synowie izraelscy zostali najechani i się rozpoczęło tak zwane podziemne życie. Taki jestem malutki, taki. W kościele będę mówił, halleluja, halleluja, halleluja. W zasadzie tam na tym wieszaku wisi masa masek. Masa masek. Masa masek, to nie jest problem z maskami. Masek jest pełno. Dla każdego coś dobrego. Każdy coś dla siebie znajdzie. Tu wchodzę, halleluja. Wiesz, a kibel, a w życiu kibel. I zamiast się wziąć za odbudowę swojego życia, to na internecie sondaże polityczne. Człowieku, ty masz czas na sondaże polityczne? Na jakie sondaże polityczne? Ty nie masz na to czasu. Ty musisz wtyczkę podłączyć dobrze. Zdemolować jaskinie. Zdemolować w ogóle warownie. Zdemolować w ogóle lochy. Wyjść stamtąd. Bo ci się od tej ziemi mokrej, stęchłej udzieliło i masz stęchłe myślenie. I w zasadzie widzisz tylko ciemność. Proch i zgnilizna. Na jeziorze rzęsa. Nic dobrego już nie widać. Już w zasadzie mnie nic dobrego nie czeka. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym wypuścił uciśnionych na wolność. Złam dzisiaj moc życia pod opresją. Szakotoro basi. Ja w zasadzie, w ogóle dobrze jest mieć taką w ogóle postawę. Wiecie, my możemy mieć interaktywne w ogóle spotkanie. Kiedy głosimy, wy odpowiadacie. Złam moc życia pod opresją. Złam teraz. Złam, złam, nie zgadzam się. Nie zgadzam się na życie pod opresją. To nie jest w ogóle moje życie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Diabeł niech żyje pod opresją, a ja nie będę żył pod opresją. Zamykam drzwi.
Zamykam drzwi. Przede wszystkim widzę, gdzie je otworzyłem. Najpierw jakieś małe kuszonko, tak? A potem co? Napad. Napad cię. Zniszczył, spustoszył. I jesteś zubożony w różnych dziedzinach. Jeśli jesteś dzisiaj więźniem czegokolwiek, to prawdziwa Ewangelia wyprowadza więźniów. Na co? Na wolność! O, i ty jesteś porządny, brat. Prawdziwa Ewangelia wyprowadza więźniów na wolność. Kochani, to jest życie nasze. Mamy Jezusa. My mamy Jezusa. Nie działa Jezus? No Jezus nie zadziałał. U mnie zawsze działa. Nie działa wtedy, kiedy jestem nieposłuszna. A kiedy jestem posłuszna, zawsze działa. Zawsze działa. Nie ma, że nie działa. Ale ludzie nauczyli się religijnego bełkotu. Mają właśnie kibel w życiu i przychodzą i rozprawiają. Kiedyś Artur takie świadectwo opowiedział, był z Norbertem na pewnej usłudze i wyszedł chyba człowiek na, wyjechał na wózku inwalidzkim, tak? Mocny temat. Wyjeżdża człowiek na wózku inwalidzkim i wiecie, czego on chce? Wzrastać w Panu, w sile Jego potęgi. Potrzebuje mieć proroczy wgląd i jakieś cudowne objawienie. Ach, któryś z chłopaków zadał mu pytanie, a z wózka byś chciał wstać? Widzicie, co to jest? Życie pod opresją powoduje, że myślenie logiczne jest zachwiane. Jest jakby tak zwane przydżumienie. Przydżumienie. To, co dla zdrowego człowieka jest proste, dla osoby, która żyje życiem podziemnym, rozumiecie? Jest w zasadzie jakieś takie... A to się tak robi? Samochodem się jedzie po ulicy? Ja wiem. No. To są bardzo proste przykłady, ale przykłady obrazujące stan wielu ludzi. Życie pod opresją, życie w podziemiach, życie w lochach powoduje, że ogląd jest zachwiany. W ogóle jest wszystko zachwiane. Źle widzisz, źle słyszysz, źle odczuwasz. Po prostu tam się Słowo Boże nie może przebić. Wiesz? Jesteś wbity w ziemię. Jesteś wbity przez diabła w ziemię. Dlaczego? Bo pozwoliłeś. Pozwoliłeś. Kochani, wiecie, że to jak gdyby to nie ma, że się winę na kogoś zwala. Pozwoliłeś, otworzyłeś drzwi, zgodziłeś się. Zgodziłeś się na flirt z diabłem. Na początku miało być miał ładne oczy. Spojrzał na mnie, przyszedł do mnie jak anioł światłości, ale był ładny. Zatańczyliśmy razem na uwielbieniu. Wiesz, nie? A następnego dnia gleba, kop w mordę. Wiesz, co się dzieje? Co się dzieje? A w lochu siedzisz już. Nie jest też Bożą wolą do twojego życia, że kiedy siedzisz w lochu, kiedy masz po prostu pojechane w życiu, to w zasadzie byś chciał, żeby ktoś ci łzę otarł. Wiecie? Nie idziemy w tym kierunku i na to się nie zgadzamy. Wiecie, jaka ma być postawa? Zdemolujemy to razem! Przyjdź do mnie, będziemy się modlić i zdemolujemy w ogóle ten syf. Zajrzymy tam, wezmę cię za rękę, razem otworzymy drzwi, spojrzymy diabłu w pysk i powiemy do niego, gdzie jest jego miejsce. A nie kupimy sobie w Rossmanie chusteczki i będziemy się obcierać. Wiesz, dlaczego mi nie otarłaś łez? Nie chcę ci ocierać łez. Chcę zdemolować piekło w twoim życiu. Chcę zdemolować piekło w twoim życiu. Szato, roba, sikara. Rozumiecie? Kiedy tego nie będziemy robić, będziemy dorabiać pieprzoną filozofię. Będzie błąd za błędem. O!
Czasami można mieć jakąś opresję. I jaką? Związaną ze służbą. Rozumiecie? Łapiecie, o czym mówię? Opresję z jakąś służbą. Do Afryki polecimy. Malaria się tam do nas dobrała. Ale jesteśmy w Afryce. Nie bawimy się z piekłem. Nie bawimy się z diabłem. To są niebezpieczne w ogóle gry. To niebezpieczne zabawy. W zasadzie w ogóle kończą się dramatycznie. Kończą się dramatycznie, kochani. Więc wtedy, kiedy namierzasz w swoim życiu te cechy, tak? To musisz zdiagnozować, gdzie otworzyłeś drzwi, w którym momencie przyszedł diabeł. I musisz te rzeczy nazwać. Musisz te drzwi zamknąć. Nie schować to gdzieś. Ach, tam to tam. Nie. Nic nie może być schowane. Wszystko musi być nazwane. Wszystko musi być na wierzchu. Kochani, na świeczniku jesteśmy. Jesteśmy na świeczniku. Czyli demolujemy syf. Nie ocieramy łez. Demolujemy syf. Wychodzimy spod ziemi na powierzchnię. Chrześcijanie chodzą na powierzchni. Chodzimy normalnie po ziemi. Po ziemi. Nie wchodzimy w podziemia. Pod ziemią właśnie jest stęchlizna i stęchłe myślenie. Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie i ślepym przejrzenie, abym wypuścił uciśnionych na wolność. Dalej. A więc jest opresja, są powody, wiesz już, gdzie pootwierałeś drzwi i wiesz, gdzie coś wlazło. Dwa. Powody powinny każdego człowieka zmusić do czego? Do myślenia i do analizy. Powody powinny człowieka zmusić do analizy swojego życia. Dlaczego tak się wydarzyło? Dlaczego jestem cały czas brudny? Tak. Dlaczego jestem brudny cały czas? No ja w ogóle raz na jakiś czas, nie wiem, w kupę wejdę, mam psa, z psem spaceruję. Niekoniecznie u nas w małym mieście ludzie zbierają kupę po psie. Więc czasami wejdę w kupę. Ale gdybym codziennie w kupę właziła, to bym się zastanowiła. Dlaczego codziennie włażę w kupę? Dlaczego codziennie coś mi strzyka? Czemu notorycznie jestem chory? Czemu wszystko mi się ciągle psuje? Dlaczego mi się ciągle wszystko psuje? Do czegokolwiek się nie dotknę. Bo diabeł wjechał. Sieje spustoszenie. A ty dalej do tematu pokuty. Wiesz, jaki masz? A pokuta. Pokuta. Człowieku. Dlaczego tak masz? Księga Sędziów 6:7-10. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście głosu Pana. Bóg zawsze posyła słowo rozwiązania. Zawsze Bóg posyła wyzwoliciela, bo posłał wyzwoliciela. Posłał Jezusa i jakikolwiek problem się pojawia, jakikolwiek grzech, jakakolwiek w ogóle opresja, Bóg posyła wyzwoliciela, Bóg posyła słowo prorocze, ale pytanie jest takie: jak usłuchaliście mojego głosu? Nie usłuchaliście. A więc co się musi wydarzyć? Ktoś musi pieprznąć w kalendarz? Hej! Co się musi wydarzyć? Co się musi wydarzyć?
Nie dorabiać filozofii do ciągłej opresji. To są drzwi pootwierane. To jest najazd diabła. Co to jest? Syf, brud, malaria. Shurabasa, karalarabasa, to yorubasa. Ularamase, keramasito, loromase. Enemekalarabasa, to lorobasa. Shato, korolorobasi, karamasa. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. I wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście głosu mojego. Nie usłuchaliście mojego głosu. Nie usłuchaliście mojego głosu. Nie usłuchaliście mojego głosu. Dorobiliście do tego filozofię. Filozofię do tego dorobiliście. Dlaczego? Dlaczego? Wyprowadziłem was w ogóle z Egiptu. Wywiodłem was z domu niewoli. Namaściłem was swoim duchem. Dałem wam moc. Dałem wam wszystko. Zastawiłem przed wami stół. Co się wydarzyło? Co się stało, kochani? Dlaczego? Hej, dlaczego? Jeśli nie słyszysz Boga, to nie jest to problem. Bierz wolne i módl się. Nie bój się, że nie dostaniesz, kurczę, premii. Bóg ci to wynagrodzi. Bóg ci to wynagrodzi. Nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Bóg ci to wynagrodzi. Nie możesz się tego obawiać. Kochani, każdy z nas ma osobistą odpowiedzialność. Nie ma zbiorowej odpowiedzialności. Osobista odpowiedzialność. Osobista odpowiedzialność. Jeśli masz kibel w życiu, to zostaw wszystko. Zostaw wszystko, bo i tak jesteś nieużyteczny. Więcej robisz syfu i bałaganu. Jeśli jest kibel w życiu, to jest czas na to, żeby ogarnąć kuwetę. Posłuchajcie, jeśli nie ogarniemy pewnych rzeczy, nie wierzę w to, że Bóg będzie dalej do nas mówił. Już to kiedyś powiedziałam. Będziemy się bawić, będziemy dorabiali pewnego rodzaju filozofię, ale nie będzie to już związane z życiem, z przepływem życia. Będzie coś dziwnego. Będzie to czuć w atmosferze. Będzie coś, co jest cholera, jakieś dziwne. Może nie będziemy umieli tego nazwać. Pora wypędzić Amalekitów. Pora wypędzić Amorejczyków. Wąt z naszej ziemi. Wąt z naszego terenu. Wąt z naszego kościoła. Wąt z naszego zespołu. Wąt od naszych małżeństw. Wąt od naszych biznesów. Wąt, 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 wąt. Taka ma być postawa człowieka wierzącego. Nie inna, nie inna. Szora basaka ramase. O, szato kolorobasi, to jest nasza odpowiedzialność. To jest nasza odpowiedzialność. A więc jeśli jesteś pod opresją, Bóg posyła do ciebie wyzwoliciela. Posłuchajcie, kolejna bardzo ważna rzecz. W jakim momencie zaczął Bóg mówić do tych ludzi? Do tych ludzi, którzy są w ogóle przemożeni przez diabła, spustoszeni, zubożali. Zobaczcie, w jakim w ogóle byli miejscu, w ogóle byli w kiblu. W kiblu byli i Bóg do nich zaczął mówić. Posłał do nich męża proroka, ale nie usłuchali głosu. A więc teraz popatrz. Nieważne, jakie drzwi otwarte, nieważne, jaka opresja, to nie jest istotne. Możesz sobie myśleć, o, czy Bóg jeszcze się interesuje? Tak. To jest właśnie ten czas. To jest właśnie ten moment, aby się odbić od tego. Właśnie Bóg posyła słowo. Opresja za opresją. To nie jest życie dla mnie. Zamykam diabłu drzwi. Zaglądam tam. Wypędzam go. W niedobrym byli miejscu synowie izraelscy. W bardzo złym. Wszyscy zubożali.
wszyscy okradzeni, wszyscy biedni, poniszczeni, z goryczą w sercu. I Bóg do nich posyła słowo, słowo wyzwolenia. Słowo wyzwolenia. Posyła Bóg pytanie, czy usłyszysz dzisiaj głos Boga? A jeśli masz takie myśli, nie słyszę głosu, to się nastrój. To się nastrój! Weź tą antenę, która jest odpowiedzialna za iluzję w twoim życiu i za głupotę. Wyrwij ją. Wyrwij ją. Postaw sobie antenkę, która się nazywa skupienie na Jezusie, skupienie na prawdach Bożych, skupienie na analizie. Taką antenę sobie postaw. Iluzyjną złam. Nie bój się. A więc przyszło słowo do ludzi, którzy byli pod przemocą diabła, pognębieni, napadani, niszczeni, spustoszeni i zubożeni. A oni nie usłuchali głosu Pana. No w ogóle mówię, przeczytałam to i w ogóle mówię, Jezu, co musi być w głowie? Jaka musi być opresja? Jak musi być zaciemniały umysł? Jaka szmata musi być zarzucona na głowie, że ludzie w ogóle dostają informacje i oni nie usłuchali głosu Pana. Co dalej robi Bóg? Nie przemawia do całego ludu, bo w zasadzie wszyscy są ślepi, wszyscy są głusi. Do kogo przemawia? Do Gedeona. Bóg mówi do Gedeona. Co przeżywa Gedeon? To samo, co my. Bóg do niego mówi, mężu waleczny, czyli mówi do niego z zupełnie innej substancji, z zupełnie innego w ogóle miejsca. Wiecie, o co chodzi? A on zaczyna swoje wywody. Znacie tą historię, bo czytacie Biblię. A on zaczyna swoje wywody. O słabości, o niemocy. Ciuchów nie miałem, w siostry rzeczach musiałem chodzić. Wiecie co, to są przykłady tak naprawdę tego, co się dzieje wśród wielu wierzących. Ale nie na tym chcę się skupić, nie na Gedeonie. Bóg zawsze szuka człowieka. Bóg szuka cię i chce do ciebie przemówić. On chce do ciebie przemówić. Chce do ciebie powiedzieć tak, że go usłyszysz. Wierzysz w to? To nie jest problem, że masz takie dzisiaj opresje, że zostałeś okradziony, pobity, oszukany. Jesteś spustoszony, zubożały. To nie jest problem. Bóg posyła słowo wyzwolenia. Jezus jest rozwiązaniem. On jest rozwiązaniem, kochani. Wierzycie w to? Czy wierzycie, że Jezus jest rozwiązaniem? Nie jakieś filozofie dzikie. Nie. Jezus jest rozwiązaniem. Wyprowadził jeńców na wolność, więc nieważne, jakie masz więzienie i w jakim więzieniu siedzisz, ale podaj mu swoją dłoń. On nie potrzebuje, abyś mówił do niego w ogóle tekstami z książki. Panie, obróć ku mnie swoją twarz. Przestań tak w ogóle gadać. To jest religijny bełkot. To jest bełkot religijny. Trzeba w ogóle upaść na kolana i powiedzieć, mam kiłę i mogiłę. Czuję się zawiedzony. Jestem oszukany. Moje życie to jest jedna wielka szopka religijna. Podaję ci moją dłoń. Wyciągnij mnie. On cię wyciągnie, tylko nie kombinuj. Nie kombinuj. Taki jest teraz czas. Jaki? Jaki? Wiecie, kiedy nie mogłam z tej Anglii wrócić. I kiedy był szum i rwetes
na tym lotnisku. Dezorientacja taka, że się w głowie nie mieści. Wszystko w zasadzie się dzieje bardzo szybko. Bardzo. Przez myśl mi przeszła w ogóle odczucie wojny. A co by było, gdyby była wojna? Co by było, gdyby była wojna? A ja w ogóle, mam pokój w moim sercu. Mam pokój w moim sercu. Jezusa nie mamy po to, żeby mieć dobrych samochodów i lepsze wakacje. To płytkie, to są wszystko rzeczy, które się dzieją przy okazji. Rozumiecie? Mamy żyć życiem pełnym mocy, zwycięstwa. Mamy inspirować innych ludzi. Jak nas zobaczy świat, to mają chcieć do nas przyjść i z nami rozmawiać. Od nas mają szukać odpowiedzi. My mamy wytyczać kierunek. Modę, ale to nie jest po to, żeby szopkę z tego zrobić. Teraz modę wytyczę, w ogóle moje życie jest w ruinie, ale tak będę chodził po kościele. To w ogóle, wiecie, to jest tak płytkie zrozumienie. Co to jest w ogóle? Cześć, Krystian. Dobry. A więc Bóg zawsze szuka człowieka. Nie rozmawia Bóg z nami o naszych opresjach. Bo Duch Jezusa to jest rozwiązanie. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym jeńców wyprowadził na wolność. Ale ja, Panie, chciałem porozmawiać, że mam odcisk na pięcie. To se kup tarkę i se to zetrzyj. Albo żyletką wytnij. Usłysz ten głos Boga dzisiaj do ciebie. Idź i wybij wszystkich Midiańczyków. Dlaczego? Bo jestem z tobą. Wyjdź z lochu, bo jestem z tobą. Złam moc przekleństwa. Jestem z tobą. Złam moc diabła nad twoim życiem. Jestem z tobą. Przestań mówić o Jezusie. Zacznij go prezentować. Tu nikogo nie interesują takie, wiecie, jakby gadki w ogóle o głupotach. Bynajmniej mnie. Życie mamy prezentować. To jest dla nas przeznaczenie. Duch Jezusa to duch rozwiązania. To przełom za przełomem. To utrzymywanie przełomu. To zasiewanie pól. To w ogóle stawanie w miejscu autorytetu. Jaki diabeł najechał? Dlaczego najechał diabeł? Raz mu się udało. Raz najechał. Taką winniśmy mieć postawę. Raz, szmaciarzu. Najechałeś. Kiedy wracałam w poniedziałek, dojechałam na lotnisko. Pierwsze, co patrzę, mam opóźniony lot. Ale wiedziałam, co mam zrobić. Ryknęłam tam na tym lotnisku. Odlecę dzisiaj. Taką masz mieć postawę wobec diabła, bo to agresor. Kochani, to nie jest duszek Kacperek, który cię posmyra piórkiem po dupci. Nie. Na początku być może tak, będzie romantyczny, ale za chwilę będziecie jechał maczetą. Wyciśnie cię jak cytrynę. Zmiażdży cię i cię zniszczy, kiedy nie będziesz nad nim panował.
Stanów też, że nie będziesz z Jezusem rozmawiał religijnym bełkotem. Wiesz, co On chce usłyszeć? Ciebie. Ciebie chce usłyszeć. On chce usłyszeć ciebie. 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 Jezus umarł za ciebie. Jezus umarł za człowieka, nie za twoją służbę. On chce serca twojego. Chce być z tobą blisko. Pozapominaliśmy te rzeczy? Hejo! Blisko chce z tobą być. Blisko. Śpiewamy o tym. Wiersze będziemy zaraz o tym pisać. Poematy. Ale On chce być z tobą blisko. Zobaczcie, jak Kościół się daje wprowadzić w miejsce kłamstwa. Przecież w ogóle Bóg wszystko o tobie wie. Diabeł też. Więc po co religijny bełkot? Ja pamiętam, jak mieliśmy epizod z Wiktorem, kiedy Wiktor zaćpał. Ja w zasadzie od razu chciałam o tym powiedzieć. Ale pewien człowiek powiedział, nie mówcie tego, to będzie antyświadectwo. A ja w ogóle mam taką myśl, a kogo w ogóle chcesz oszukać? Całe piekło i całe niebo wie, jaka jest prawda. Bóg wie. On wie. Wszystkie twoje włosy na głowie są policzone. On wie. On wie. Tylko zwróć się do Niego. On wie, gdzie otworzyłeś drzwi. On wie. Potrzebuje dzisiaj od ciebie On zgody. Bądź moim wyzwolicielem. Bądź moim wybawicielem. Ponieważ pogmatwałem się, pogubiłem się, dorobiłem do tego jakąś filozofię. Mam opresję, bo jestem w kościele mocy. Nie, przepraszam. Nie. Masz tak, bo pozwoliłeś, otworzyłeś drzwi, diabeł przyjechał. Nasprowadzał wielbłądów, nasprowadzał w ogóle kolegów. Wiesz, o co chodzi? Serają ci tam cały czas, a ty to jeszcze wynosisz. I pomódl też się taką modlitwą. Wiecie, nie chcę robić jakichś tutaj emocjonalnych w ogóle rzeczy, ponieważ rzeczy, o których mówię, są bardzo poważne. W zasadzie dotykają naszego życia. Ja do nich podchodzę bardzo, bardzo, bardzo poważnie. Wiecie, chodzi o to, że kiedy człowiek nie ugina swojego karku przed słowem, które daje Bóg, wiecie, że może dojść do tragedii. I to nie jest moje straszenie i czarnowidztwo, ponieważ pewne rzeczy są jakie? Przewidywalne. One są w zasadzie przewidywalne. Kiedy się zębów nie leczy, to się wdaje próchnica, tak? Kiedy człowiek nie reguluje swojego życia, kiedy nie naprawia w ogóle swojego życia, jest błąd w ogóle za błędem, błąd za błędem, tak? A potem są wypadki. Potem są wypadki, potem są właśnie jakieś dziwne rzeczy, jakieś choroby, jakieś nie wiadomo co, dlaczego. Pomódl się też, że nie chcesz zginąć, budując systemy obronne w twoim życiu. Nie buduj tego. Nie buduj, bo to jest naprawdę, to jest niebezpieczeństwo. Nie buduj obronnych systemów. Lideruję kilkunastu osobom tutaj u nas w kościele. Poprosiłam Artura, żeby pode mną było tylko i wyłącznie 12 osób, dlatego że ja po prostu nie dźwignę więcej. I wiecie, dotykamy bardzo fajnych tematów. Tematów związanych właśnie z poważnymi decyzjami. Z poważnymi decyzjami. Nie z zabawą, tylko z poważnymi decyzjami. To jest ku zdrowiu, ku życiu, ku przemianie, ku trwałym rzeczom, ku temu, żeby szczęścia doświadczać. Po prostu, żeby doświadczać szczęścia. Że gdziekolwiek się w ogóle potem pojawisz, to nie pojawisz się ty zdepresjonowany, z opresją, z niemocą, wiesz, o co chodzi, tylko ludzie będą dotykać w ogóle twojego życia i będą błogosławieni samą twoją obecnością. Chcecie być szczęśliwi? Wszyscy chcemy być szczęśliwi. A więc pomódl się dzisiaj w taki sposób, że nie zginiesz, budując mury obronne i podziemne lochy. Powiedz, nie będę chodził ze zgiętym karkiem.
a diabeł nie będzie mnie wbijał w ogóle w ziemię. I twoje kompleksy nie wbiją cię w ziemię. Twoje kompleksy nie wbiją cię w ziemię. Tu nie trzeba nikogo odgrywać. Trzeba być sobą. 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 Ja coraz lepiej czuję się ze sobą. Jestem sobie w tej Anglii, idziemy sobie po ulicy. Wiecie, że lubię troszkę pokabaretować. I idę i sobie śpiewam z moją małą siostrzenicą. I ja po angielsku nie mówię, ale moja siostrzenica mówi, więc mi potłumaczyła. I nagle w ogóle podchodzą czarnoskórzy mężczyźni. Już mają tego boomboxa takiego włączonego. Już idziemy razem! Już idziemy razem, już śpiewamy. I oni mówią, ale ekipa! Ale ekipa! Wiecie, o co chodzi? Tak się zachowuje człowiek, który nie ma kompleksów, który jest sobą, który nie udaje. Nie musicie udawać. Daliśmy wam świadectwo i dobry pokarm, abyście byli sobą. Sobą. Życie, w którym się notorycznie udaje, jest bardzo ciężkie. Wiecie? Ale jest pewnego rodzaju wytrzymałość. A po tym, jak ta wytrzymałość odchodzi, to jest co? Powiedz, że nie zgadzasz się na przemoc diabła w twoim życiu. Nie zgadzasz się na pognębienie. Nie zgadzasz się na napadanie. Nie zgadzasz się na spustoszenie. I nie zgadzasz się na zniszczenie. I nie zgadzam się na zubożenie. Ojcze, ja modlę się, aby to słowo było odpowiednio przyjęte. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że podchodzimy do tego słowa poważnie. Dziękujemy Tobie, że to nie jest ludzkie słowo, ale to jest Twoje słowo. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że nieistotne są opresje, nieistotne są problemy. Nieistotne jest, Ojcze, to, w jakim miejscu jest wielu ludzi. Ale my dziękujemy Tobie, że Ty zawsze posyłasz słowo wyzwolenia, że zawsze posyłasz słowo rozwiązania. Ojcze, ja dziękuję Tobie i teraz, Ojcze, ja chcę, aby każda osoba w kościele i w zespole usłyszała ewidentne słowo rozwiązania do swojego życia. Ojcze, ja modlę się o to przez moc imienia Jezus. Ojcze, ja zabezpieczam to słowo i zabezpieczam, Ojcze, życie każdego człowieka i dziękuję Tobie, że będziemy doświadczać sukcesu. Amen.